Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam was na film, w którym będę dla was mierzyć kostiumy kąpielowe z firmy Capshi. Ja dostałam od nich kilka produktów, tutaj je wszystkie mam. Wybrałam sobie, miałam wybrać więcej i oni spośród tych jeszcze mi jakby selekcjonowali te, które ich zdaniem powinnam dostać, więc zaraz zobaczymy, co w ogóle tutaj mam. Ja je wyciągnęłam tylko właśnie z paczki, żeby wam nie szeleścić i zaraz będziemy każdy pojedynczy strój przymierzać, więc pokażę wam po prostu, jak te rozmiary się mają do rzeczywistości. No i będziemy patrzeć oczywiście, jaka jest jakość i jak w ogóle te rzeczy wyglądają. Ja mam trochę problem ze strojami kąpielowymi, bo mam no taki niestandardowy, powiedzmy, rozmiar. Generalnie noszę S-ki, no ale mam miseczkę C przy obwodzie 65, więc tak naprawdę ciężko jest mi kupić strój kąpielowy, który jest w rozmiarówce S, M, L, a nie w konkretnych miseczkach, więc jestem tak naprawdę bardzo ciekawa, czy to będzie wszystko na mnie pasowało. Oczywiście macie rabat, więc jeśli jesteście zainteresowani, patrzcie do opisu, wszystko jest w opisie i po prostu możecie skorzystać ze zniżki na hasło, które tam wam podam. Wszystko, co zamawiacie z Capshi, przychodzi wam tak fajnie opakowane i uważam, że to jest super, bo potem po prostu jak idziecie na plażę, to możecie to wykorzystać. Ja zawsze sobie zostawiam i po prostu to jest świetne na mokre rzeczy, albo też jak gdzieś jadę w podróż, to po prostu na bieliznę. Okej, i tutaj widzę taki niebieski strój kąpielowy, to jest XS-ka i po prostu ja na ich stronie sprawdzałam, jaki powinnam wybrać rozmiar, bo możecie to zrobić, po prostu jest tam taka opcja, żeby wpisać swoje wymiary i system wam generuje rozmiar. Więc tutaj macie majteczki, ładne te detale są, no i góra. Powiem wam, że wykonanie jest świetne, tak w porównaniu z tym, co z AliExpress zamawiałam, to wygląda to bardzo dobrze. Tutaj widzę wszyte miseczki, ale takie delikatne, nie takie wiecie, bufony, także może wyglądać fajnie. To co, mierzymy. Mam na sobie pierwszy strój kąpielowy i powiem wam, że no wykonanie, kolory, całe te detale, tutaj to wiązanie, no wszystko wygląda naprawdę ślicznie. Zaraz wam przyjdę i pokażę z bliska. Bardzo mi się podobają w ogóle majtki, dlatego że są idealnie moim zdaniem wycięte, bo nie są takie jak pielucha, ale też nie są to brazyliany, takie stringi typowe, więc dobrze się będę w nich czuła. Bardzo fajnie wygląda to wiązanie z tyłu. Teraz mi to tak Adam zawiązał, ale myślę, że no naprawdę będzie to świetnie wyglądało na plaży. Do kompletu macie tutaj z boku też fajnie to przewiązane. No i jeśli chodzi o ten stanik, powiem wam, że jest taki tak naprawdę na styk, bo tutaj leży całkiem dobrze, ale jak ja się ruszam, to boję się, że coś mi tutaj wyskoczy, że tak powiem. Ale myślę, że to jest do obejścia, spróbuję ten materiał tak naprawdę jakoś porozciągać, bo widzę, że się da i myślę, że będzie dobrze, może sobie tak po prostu jeszcze przeszyję. Tak robiłam ze strojami z AliExpress, bo będę się czuła bezpieczniej, dlatego że jak się założyłam go i słuchajcie, i tak się trochę poruszałam, żeby pokazać Adamowi, to mi tutaj dosłownie wychodzą piersi, bo on jest naprawdę na styk na mnie, więc myślę, że jak go tutaj delikatnie jeszcze przyłapę, to po prostu będę się lepiej czuła, że mi nic nie wyskoczy. Ale generalnie wygląda świetnie, także same powiedzcie, jak wam się podoba. I to jest tak jak mówię, S-ka, także jest fajnie. I teraz do tego przymierzymy taką narzutkę na plażę, którą zawsze chciałam mieć, bo wiadomo, że takie rzeczy się przydają i już miałam sobie zamawiać z AliExpress, ale właśnie dostałam z Capshi, jest trochę pomięta, ale ogólnie wow, jakie rękawy, zobaczcie. Fajnie to wygląda. Okej. Dobra, zakładam ją na siebie. Wow. Bardzo leciutka. Myślę, że będzie się świetnie unosiło. Myślałam, że będzie miała pasek. A, tu jest coś do związania. Dobra. Aha, okej. I powinno się ją tylko tak tutaj zawiązać. Więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Okej. Wolałabym chyba, żeby miała jakiś pasek w talii. Ale co, generalnie spoko wygląda. Kolejny kostium to będzie chyba, tak, z tego co widzę, dwuczęściowy. Wybrałam taki kolor militarnej zieleni. Wydaje mi się, że będzie fajnie wyglądał na opalonej skórze. I wow, powiem wam, że naprawdę wykonanie tych kostiumów jest świetne. Widzę też, że tutaj można w ogóle wyjąć te miseczki. Jak widzicie, można całkowicie się jej pozbyć.
Więc to też jest fajne. Kurczę, zastanawiam się, czy nie będzie za duży. Także zmierzmy go. Tak wygląda ten drugi kostium i myślę, że wygląda naprawdę super. Ten oliwkowy będzie się bardzo fajnie komponował z opaloną już skórą, tak mi się wydaje. Leży świetnie, jak widzicie, naprawdę jest doskonale uszyty, z tyłu jest taki bardzo prosty. Znowu, jeśli chodzi o wcięcie tutaj, jeśli chodzi o te majtki, idealne. Bardzo mi się podoba, jak to wygląda. No i tak naprawdę z tyłu bardzo prosty. Zresztą cały jest bardzo prosty, ale wydaje mi się, że no, po prostu świetnie wygląda. Jest bardzo dobrze uszyty. Tutaj już te miseczki są większe. Nie wiem, czy to widzicie, ale tutaj już naprawdę się nie boję, że coś mi wyskoczy i tak czuję się komfortowo bardzo, że wszystko jest tutaj dobrze podtrzymane. Także jest naprawdę świetnie. Tu jeszcze nie wiem, czy zauważyłyście, ale ten kostium ma takie delikatne marszczenie na brzuchu i to jest też fajny efekt, bo to po prostu ukrywa Wam ewentualnie jakiś brzuszek, jeśli macie. Więc no, same powiedzcie. Rewelacja. I ostatni już komplet, też właśnie tak fajnie opakowany i tutaj widzę fajny kolor, taki marmurkowy. Okej, będą jakieś majtki chyba z wyższym stanem. Też mam eseczkę, zobaczymy. Aha, dobra, i taka góra. Kurczę, tylko tutaj nie ma nigdzie wiązania, więc zobaczymy, czy to nie będzie tak naprawdę za szerokie na mnie. Także przymierzam. I tak się prezentuje ten strój. Powiem Wam, że idealny rozmiar, po prostu idealny. Ja tutaj ten obwód mam dosyć mały. Tak w biustonoszach to mam 65 właśnie zazwyczaj. Miseczka leży świetnie. Też tutaj nie mam obaw, że coś mi się przesunie. Tak naprawdę tylko w tym niebieskim stroju może mogłaby być troszkę większa. A tak to rozmiary pasują mi bardzo, bardzo dobrze. Wydaje mi się, że na tak naprawdę mniejszym biuście też to będzie fajnie leżało. Porządne są bardzo te staniki, ale też nie są takie z push-upem, więc no, ja jestem bardzo zadowolona. Ciekawie to wygląda tutaj, jak widzicie, macie taką zakładkę, więc jest spoko. Te majtki też fajnie wyglądają. Cieszę się, bo w sumie to nie byłam pewna, czy mi to będzie pasować, ale powiem Wam, że fajnie to wygląda tak oldschoolowo, trochę retro. Nie wiem, czy mi się tutaj trochę nie marszczą. Wy to na pewno widzicie, tak, marszczą się trochę tutaj, bo jeśli chodzi o dół, powinna mieć XS-kę, ale powiem Wam, jakoś to przeżyję, nie przeszkadza mi to aż tak bardzo, bo gdybym wzięła XS-kę, to po prostu góra na pewno byłaby za mała, za ciasna, te miseczki by mi nie pasowały, więc myślę, że kurczę, no faktycznie się trochę marszczą. Ale myślę, że nikt na to nie będzie zwracał uwagi, więc tak się to prezentuje w całości. Dawajcie znać, jak Wam się podoba. Pokażę Wam jeszcze z bliska. Ten biustonosz wygląda przepięknie. Znowu sobie ubrałam na koniec filmu tą narzutkę. Mega mi się podoba. Fajnie wygląda. Domowi też się bardzo podobają wszystkie te rzeczy. Jestem bardzo zadowolona z zamówienia. Nic tak naprawdę nie ma, za co mogłabym skrytykować te rzeczy, więc no chyba tylko mogę Wam polecić, bo i samo wykonanie, i też jak widzicie, no wszystko mi pasuje. Więc co? Tak jak mówiłam, kod rabatowy będzie w opisie. Dawajcie znać też, jak Wam się tak naprawdę podoba, bo były takie drobne mankamenty, tak jak to, że na przykład te majtki, które mam na sobie, mi się trochę marszczą. No ale mi to naprawdę nie przeszkadza i wiem, że ten strój będę tak czy inaczej nosiła. Także dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną. Fajnie, dajcie kciuka w górę. Wszystko macie w opisie i do zobaczenia w kolejnych filmach.